Cześć! Oglądaliście już filmik Księga Ksiąg Olbrzymia Przygoda? Jak Wam się podobał? Muszę Wam przyznać, że mi podobał się naprawdę bardzo. Szczególnie takie jedno zdanie, które powiedział Dawid do króla, jeszcze zanim poszedł na tą walkę z Goliatem. Powiedział coś takiego: nie idę sam, ale idzie ze mną Bóg. Tam wcześniej jeszcze też powiedział, czego nie może zdziałać dziecko, kiedy z tym dzieckiem jest Bóg. No i widzieliście efekt. Niesamowite, że Bóg może pokonać wszystkie trudności, wszystkie problemy. Że kiedy jesteśmy z Nim, to nasze życie wygląda zupełnie inaczej. I wiecie, co wystarczy zrobić? Wystarczy Go zaprosić. Wstając rano powiedzieć: Panie Boże, zapraszam Cię, pomagaj mi dzisiaj. Chcę pamiętać, że Ty jesteś ze mną. I po prostu, słuchajcie, żyć każdego dnia, w każdej sytuacji razem z Bogiem. Może macie jakieś trudne zadania, te lekcje online w ogóle. może macie jakiś bałagan, nie wiecie, jak się zabrać, żeby w ogóle to ogarnąć. Może z kimś się pokłóciliście. Może jest Wam smutno, coś się dzieje. Cokolwiek, słuchajcie. Nie idziecie sami. Jest z Wami Bóg, który jest wszechmogący i który jest dobry w każdym czasie. Pamiętacie? Bóg jest dobry w każdym czasie. Daje siebie, abyś życie miał na furwę pasie. Taką obietnicę On nam dał. Ten, kto mi zaufa, się nie będzie bał. Otóż to. Także mieliśmy taki okrzyk, który myślę, że jest tutaj taki teraz bardzo aktualny. Idź z tą siłą, jaką masz. Bóg Twój działa cały czas. Ten okrzyk był o tym, że my dajemy z siebie 100%. Próbujemy się zaangażować maksymalnie, jak się da, a Bóg po prostu robi resztę i nam pomaga. I pozdrawiam Was. I dobrego dnia. Pa, pa.